dzieją się dzisiaj rzeczy od strony prowokacji oczywiście, czosnkowej, wyjątkowo duże. I od samego początku coś wam przeczytam. Zapraszam. To jest przypomnienie, co to jest Ukraina, drodzy państwo. Obecnie ta, która jest rządzona przez Żeleńskiego, jeszcze raz przypominam, hołdującego Banderę i Szuchewicza. To są bardzo ważne rzeczy, nie zapominajcie o tym. Jeszcze raz przypominam słowa pani Katarzyny Sokołowskiej. Puszczę je za chwilę dla przypomnienia. A teraz, moi drodzy, 1648 rok. Ukraińcy mordują tysiące polskiej szlachty, powstanie Chmielnickiego. 1768. Ukraińcy mordują 100 tysięcy polskich mieszczan i szlachtę. Przepraszam, bo bardzo jest małe literki. Koliszczyzna. To jest Koliszczyzna. 1917. Ukraińcy mordują 2 tysiące Polaków na Małopolsce Wschodniej. 1918. Ukraińcy strzelają do tysięcy polskich dzieci we Lwowie, Orlęta Lwowskie. 1920. Ukraińcy nie potrafią obronić Kijowa, oddanego im przez polskie wojska. 1931. Ukraińcy mordują wojewodę Hołówkę. 1934. Ukraińcy mordują ministra Pierackiego. 1939. Ukraińcy mordują setki polskich żołnierzy broniących Polski. 1943. Ukraińcy dokonują ludobójstwa 100 tysięcy Polaków. Rzeź Wołyńska, UPA. Przypominam tutaj, moi drodzy, jak niedawno był, kilka lat temu, marsz ukraiński w Polsce. Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. Ja przypominam. To się dzieją tego typu rzeczy w Polsce. To jest coś nieprawdopodobnego. 1944 rok. Ukraińcy dokonują ludobójstwa. 100 tysięcy Polaków. Rzeź Wołyńska. Jeszcze raz powtarzam. 1944. Ukraińcy mordują tysiące Polaków na Kresach. Pit. 300 etniczna UPA, tak jakoś napisane jest niewyraźnie tutaj. 1945. Ukraińcy mordują tysiące Polaków na Podkarpaciu. Czystka etniczna UPA, znów. 1991 rok. Ukraińcy otrzymają pierwsze niepodległe państwo w historii od ZSRR. 4 miliony 2019 Ukraińców zamieszkały w Polsce od 2016 roku. Dlaczego to mówię? Bo zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy Rosja w pewnym stopniu dała im tak zwaną wolną rękę, zaczęło być wyjątkowo źle. To jest przykład, prawda? Bardzo wyraźny przykład. Ponieważ za oceanu czosnkowi albo czosnkowe korporacje zajęły się tym terenem. Żeleński jest ich wytworem, ta marna aktorzyna.